Cześć, ja mam skrócie z tej strony Thanos. Witam was w kolejnym odcinku z MST na szczycie. Jest z nami Brączek. Dzień dobry. Jest z nami Boluś. Siemano. I Adasia z nami nie ma. No. Cześć. Adam będzie w kolejnych odcinkach na pewno. Adaś się pojawi. O, może Brączek odejść, bo się przyjadę z wszystkim tutaj. Piwnikiem i wszystkim. Adaś na pewno będzie sobie w następnych odcinkach. No, Adaś na razie wraca sobie z pracy, tak więc chcemy sobie to nagrać, bo zbliża się weekend i chcemy mieć wszystko ponagrywane już na zapas, tak więc tutaj lecimy sobie ile możemy. W dzisiejszym odcinku tak jest, polecimy, robotka musi iść do przodu. Tak jest, w dzisiejszym odcinku polecimy sobie siewem trawy. Tutaj właśnie tak ustalaliśmy u chłopaków na odcinkach. To gospod sobie siejemy trawę na tym polu, co mieliśmy tam. I na tej nowej, czy na tej łące, tej największej, którą mamy tam, sobie wyznaczymy teren na nowe pole i tam sobie będziemy coś na pewno siali. Jakąś marihuanę czy coś, tam na spokojnie. A ty będziesz to dzisiaj gruberował, czy ty będziesz robił? Tak, ja będę tam talerzował dzisiaj. Ale to później, na razie sobie tu posieję trochę. Żeby trochę już było posiane. Termin na trawę jak coś jest, jakbyście się pytali. Co? Termin na trawę? Termin na trawę. Termin na trawę jest cały sezon. Jo, nie, nieprawda. Nie? Zimą nie. Zimą nie. No, no dobra, no, ale na to cały sezon w sensie taki. A zima też sezon. Sezon letni. To bym powiedział cały rok. A ja powiedziałem cały sezon, a sezon się zaczyna od wiosny do jesieni. Nieprawda? Wygląda tak, nie. To. Nie. Sezon warsztatowy się nie liczy. A macierzyński sezon też? A na tym nowym polu co w końcu robimy tam? No, będzie coś tam na pewno. Boż, bo nie wiem. Przecież nie łąkę tam. To na pewno, a co nie wiem, trzeba zobaczyć. Coś tam się ogarnę, czy to pole. Ja bym tam dał łąkę i łoś na Pegazownie. Taki kawał, no. Nie, takie trzeba zobaczyć jak płodozmian, ej, bo my mamy płodozmian tu, czy nie? Nie, to jest season, my gramy na season, jo, no. Jo, to ci płodozmian jest, jo, dobra, to trzeba patrzeć. Jo. Jadę sobie dookoła i będzie gitała. O, i tu sobie dojedził. Tu jest dużo w ogóle do zebrania jeszcze, bo ja na tym łące w ogóle w ostatnich odcinkach nie byłem. No, trochę jest. To mamy ogólnie na pryzmie już na biegazowni 300, czy prawie 400 będziemy mieli już teraz. Pewnie jak zawieźliście to wszystko. A tu nie jest zgrabione przecież to tu. No tam trochę nie jest zgrabione. Ale tam na tej najdłuższej części masz tam zgrabione, to więc tam można sobie zbierać już. No ja tu nie muszę mieć całe zgrabione, bo do mojego to i tak nie. Się jeździ, i tak się jeździ. Ja muszę mieć zrobione. Tam sobie zbieraj ten, wiesz, tam ten clean i tyle. Nie czemu ci nie opuszcza? No nie wiem. Co nie to co podnosi tu mi? Obciążnik pewnie. Jak obciążnik może się podnieść? Talking to me. No normalnie, a jak? A jak? Wiesz, tak? Zgodzi, nie? Ale serio, niby się podnosi opuszcza, ale tak naprawdę się nie podnosi, nie? Zasadzasz się robi w konie. I ale jesteście bez kontaktu. A którym ciennikiem ty byłeś na nas talerzował? Ja Mercedesa raczej. Ale on jest przecież lepiej sam od Bręce. No to wymienimy, to się wymieni. Dobrze. Ty się znowu problem. Nie będę cały odcinek będę miedził. Tam jest nieskoszona siłunka? No tam no ten cypel został najmniejszy. To jest dla, nie wiem, dla kogoś na odcinek. Bo tam koszenia nie było. To roboty mało co jest zrobione na tej mocy. A mało co. Ty no przecież jakby, stary. Jakby się save zapisał to było lepiej. No. Jaki save komu? Komu? Nie wiem. A mi się zapisał save. Dobrze, to gdzie jest? No po prostu z chmury mi potem się dało nowe zajęcie. No, ty bita chmuro, ja. Stasiu chmura przyszedł i zabrał. Stasiu chmura. Nie znam takiego gościa. Dobrze. Dary, to jest taki po prostu sok. Idealnie jadę w jedną i w drugą o 100%. No i ja... Jo? No kur... 2 na godzinę też jeździsz, nie? Nie, ja cały czas pisiąc. No tu pod górę jest najgorzej. Może na dwa będzie pisiąc, tam szczepę. Patrz na mnie, ty. Jo, ja to widziałem. Nie widzę cię, mordo, bo ja już jestem na biogazowni. No. To dobrze, jedno szczęście, że mnie nie widzisz. Bo u mnie tylko prawe koło ciągnie, pleszernie. W górze jest blokadę. Weź prawą nogą blokadę. Ej, wiedzieliście, że można jechać 4 na godzinę? I się toczyć do przodu? Czeka, ej, to nie, coś się stało chyba, kurwa, z tym samochodem. Znaczy z tym ciągnikiem. Ej, dobra, jak wyłączyłem szczepę, to jest dobrze. Jak coś to nie zbiera wtedy, nie? Jak wałek. Jak nie. Mi widłami zbieramy do góry. Widły gnojne. Ja pierdzielę, ale Maciejsko, nie? No, pod góry to jest masakra, nie? Aż się nie chce tym jeździć tam, pod te góry. Bo to, co się tam dzieje, to jest... Katorga, trzeba zainwestować w coś większego chyba jeszcze. Kupimy coś, kupimy. Jo, ale Mercedes sam w sobie jest zajebisty ogólnie, nie? Najlepszy jest ten mały, 112 ton wodzie, ten Linder, czy jak on tam się nazywa. Ten, co Bolek jeździ. No starą to jest tak zwinne i tak to popierdziela, że to jest masakra w tym, nie? Pod górę no zobacz, to idzie jak szatan. Ja już jestem... Razem wjechaliśmy i... Welcome, tu 3G.
Nara. Się zamoczyło, ja cały czas do przodu. Ja pierdolę. Nie mam problemu. Fajny ten internet taki szybki. Był na całkiem było gita, to to. Ładaś w framingu. Dokładnie. Legalny zlot z fajnego zrobienia. O Boże. Ale dobry. Ja. Halo? O! Halo! Halo! Dzień dobry. Hej! Dzień dobry. No to nie chciałem na tym lecieć, bo szkoda, że bolek się na tamtym nie połączyłeś, na tamtym bym tak nie wiem działo. Czemu. No. To jest to niby jest LTE włączone, ale samo zmienia. Możesz Bronek jeździć? Nie, ale biegać mogę. O, już mogę, już poszło. Już to poszło. Ja nie mogę nic dalej. Fajnie, z pola na wygazowni się znalazłem. Kajne problemy, kajne problemy. Chyba dobrze, co? Nie wybali, mnie raczej wybali chyba. A mój wytrzymał to, widzisz? Taki dobry internet. Jezus! Pewnie pod całą górę podjechałeś 2 na godzinę, ale się udało. Ja pierdziele, gdzie jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Brączek tu gdzieś? Przy biegazowni prawie. Przy biegazowni prawie. Zobacz, aż z początku łąki. Ale ty zbierasz cały czas? No zbierałem cały czas. A kajam się, że ty na biogaz już jechałeś. Ale chłopie, miałem 80%, mamy 100. Ja pozdro. Widzisz, jak ci miło droga minęła. Ale jestem w szoku, nie? Że internet to wytrzymał, nie? Że nie wywaliło. No tak się dzieje. O, tak. Bolek już sprawdził to parę razy. Ja pierdzielę, ale jak szybko Mercedes, pierwszy raz widziałem, że on tak szybko jechał. Ciekawe ile znaleźników tam było, z 300 pewnie. Weź pierdzielnie jeszcze jednego takiego laga, może sam pojedzie i pozbiera jeszcze. Jo, wysypię na biegazowni. Trochę ściania tak naprawdę jest, wam powiem. Na tej łące. Ile? Nowej. O, ile? Troszeczkę ile, jest. W innym cieszymy, ci mnie to sobie przetestujemy. To żółweczkę ładną, piękną. Ale to nie jeszcze, ma za co. Jeszcze później tam troszeczkę. Tak, Mercedes pewnie się zesra po tej talerzówce, nie? Nie, jest tak źle. Na szczęście tam pod górę nie mamy nigdzie tego. No jedno z 6, albo nie dał rady na pewno. Nie no, 6 na godzinę może poszedł. Sprawdzałem ja widziałem jak on z tym Gruberem jechał, nie? No z Gruberem to co innego. Jemu trzeba chip tuning zrobić, albo chip wagon. Jak już nie ma. Ale niby jest jakiś większy Mercedes jeszcze. Jest. No jasno. Jest taki samochód w farmingu, że się nim podjeżdża i niby chyba się czipuje. Może byśmy zrobili. Na pewno tak jest, no. Na 300 koni było od razu. Na 200, 200. On by 200 miał w sam raz. No tak Drag wygląda na takie, nie na takie 150, tylko na więcej. Nie, 130 ma, sorry. No, takie 180, no. No. 180 lekko powinien mieć. Ale wszystkie zestawy na łące są, nie? Ja jestem w szoku. No, robota musi zaraz iść. Zaraz chyba zostałem, przetrząsarkę przywiozę, chcę popatrzeć. I zaraz pojadę siać chyba, przesiewał będę łąkę. Jedziesz już? Tak, a co? Cześć. Nic, dopiero przyjechałem. Na razie wtedy. Jak tam robotka w ogóle idzie, panowie? Dobrze. Majsterz. Ile na biegażowni z pół miliona już? Nice. Nie wiem, zaraz dojadę, to się powiem. Ile mieliśmy w tamtym sezonie? Nie mieliśmy pół miliona chyba. Nie? Nie wiem, nie pamiętam. Ejset było? Nie było. Ale poprzednio zadam to siano? Nie, mieliśmy trawę samą. No to tak. Jak siano? Nie, siano. Siano mieliśmy? A no może trochę mieliśmy. No to wtedy... Nie, ja już nie wiem, te sezony lecą tak. Chyba nie mieliśmy, nie mieliśmy. Dobra, trudno. Też ja skosiłem z Brączkiem na dwotej koło domu, tą łąkę. I to szło na pewno na biegazownię i tamtej łąki też szło na biegazownię. Myśmy siano to zrobiliśmy przecież, tyle tego, że starcie jeszcze tam chyba jest. Że dwie belki są. O kurwa. O Jezu, zastał mi samochód. Pójdzie. Ja. Ile tam jest jeszcze belek? Wie? Nie wiem. Jo. Nie no, nie, o kurwa, ile tego jest. Ja, jaki stuk jest, chłopie, ułożony. 3 do góry jest, jak coś stuk taki dwurzędowy. Jeszcze nic wykorzystane, bo czas nie był przewijany. No, tak średnio. Ogólnie deszcz tutaj się wdziera, niedawno tam przyjdzie, to będzie pozbierać łąkę, ładnie. To idzie bestia ze wschodu. Jo, bestia ze wschodu. Gdzie rodzica... O, Brączek znowu tutaj na dole zawitał do nas, ale zaraz znowu będzie laki, się znajdzie na biegazowni. Nie. Ale dobrze idzie w sumie teraz. No. Tylko Mercedes nie chce podjechać. Chip tuning jak ci poszedł, pewnie. Tak, ale ja się muszę z gospy rozpędzić chyba. Ja pierdolę. Chłopie, jak załączasz wtedy tego, jak załączasz, chłopie, wałek na szczeku, aż w skrzynie słychać, aż coś chrubocze.
Kryby się, kurde, zamieniają miejscami. O, na razie. Kurwa, przesypałem coś klikłem. Na razie. A to nas mówiło, na razie. Kurde, nie wiedziałem, co się dzieje, bo mi na drugi podpis mieszka przeszła. Ja. To i tak, że człowieku nie usunąłem tego. Bronka ze znajomych czy coś, nie wiem. Ja. Dobrze, nie wyszłeś gdzieś. Patrzmy, nie odjechałem. Wyłącz komputer. Jezus Maria, mijaka robić to próbę. Dobra, dobrze, jeszcze nic się nie stało, przecież. Dobra, trochę jeszcze posiejemy, bo tutaj... Tego siania powiem wam, że jest. I co, ty będziesz wtedy chciał talerzować, czy co? Tak. A to jeszcze chwila. Tak, za 3 minuty, 4, 5. Pochodź po mapie, popatrz, co się dzieje. Kupię pola może jakieś jeszcze za 3. Kiedy tu wezmę? Kurde. Chcę zabić jakiś landzik, żeby jemu trawkę skosić. I wtedy pozasiewać. No też będzie można, ale Brączek tam miał jakiś pomysł na odcinek, na który się przydadzą pieniądze, to by tam... Obie no. Się przydadzą. Ja? Ja? No. Właśnie też się dziwię. Nie wiem. To był w samym poprzednim sezonie chyba. Dobrze. Nie no, nie będę zdradzał. A ja ty to zbieraj tutaj, bo on zaraz to przyjdzie talerzować. Przecież ja mam wyzbierane to, co on przyjeżdża talerzować. Tak, tam chłopie, no to mi pomóż, a nie. To ty musisz pozbierać. On zaraz przyjedzie talerzować, nie? Zbieraj tam. Ja. Patrzmy, talerzówka nie jest dostępna. Patrzmy, talerzówka nie jest dostępna. Ty. Nie, no, co to tu jest? Chyba wszystko? Zaznaczona jest, żeby ja jest nie mogę jest? Sprawdzić. Co to ma być tu to? Idę sprawdzić. Nie mam czasu, człowieku, zbieram tutaj. Dobra, zaznaczona jest, na szczęście, panowie. Zapomniałem, że wychodziłem przez tego, gierki. Ale na szczęście zapisałem. Dobrze, że zapisali, mordowie. No. Że jakbyśmy musieli jeszcze raz wychodzić, żebyście mnie nie zobaczyli na serwerze raczej chyba. Dobra, odcinek 3 minut. Pewnie byśmy musieli nagrać, bo nie chciałoby ci się docinać. Jo, jak wychodzimy, ja. Nie nagrywałbym już. Skończyłbym karierę chyba. Usunąłbym RP. I offsave wam usunął. Byśmy musieli nadrabiać. Ja. Bardzo. No i dobrze. A czy ma Adam bił na serwer? Adam jest, ale ma inną robotę trochę dużo. Trochę dużo, dobrze, nie szkodzi. Bo tak to bym, ja bym pisałem, ale mówię, to bym musiał pobrać co ten. Mówię, z ModHuba i by dał radę bić. A no i tak nie poprałby z ModHuba. Czemu? No ceny zmieniają, nie, tak, zmieniają coś tam. A, to by mu link wysłał. No jo, jedynie tak. I serwer jest na trzy osoby. Ale on dopiero wrócił, musi się ogarnąć, zrobić miniaturkę, robi, wydać, to mówię, dobra, niech się chłop dopiero z roboty wrócił. Przez rącznie wyda. Ja już wydałem. Ja już wydałem. Pewnie wydał, pewnie nie widzi nic, zauważy, bo mu powiadomienie nie przyszło. Jo, na pewno. Czyli idzie zobaczyć. Wam przyszło? To? Nie. Nagrywamy jak coś. Adama, od Adama przyszło. Jakie to Adama? Dwie minuty temu. Idę mu kanał usunąć. Nie schodzi. Ale serio wydał. Naprawdę? No to chyba mówię ci, że Adam wrócił, zrobił miniaturkę i wydał. Trudno, tak nikt nie obejrzy. Po sąsiedzku ma. Jo. Pięć no? Po sąsiedzku pewnie wydaje się dziennie. Ja jeszcze jedno wieczorem wrzucę. Nie, co on miał? Ja. On Adam miał przecież. On ma Alpinę. Jo. Teraz wydaj przed nim, teraz może zdążysz. Live'a zrobię. Wejdź live'a i powiedz wszystko, co Adam robi na odcinku. Ja, pokażę całą mapę, co się stało przez odcinek cały Adama. Trzeba iść tak pół godziny przed odcinkiem, live'a zrobić. Jo. Do wyświetlenia. Ja myślałem, że jakiś fan na później. Jaki fan? Ile tam jest w ogóle? Poczęliście tam? Mordo, ty już nie musisz aż tak daleko wjeżdżać chyba. 431. O. Proszę bardzo. Ładnie. Także będzie spora, bo idę zobaczyć, czy ja nam serię wydał. Nie, to jak kłamiesz, to by też kanał usunąć. Raz miał usunąć, jak coś. Ale byś miał łapek w dół pod odcinkami, nie? No nie wiadomo, jak coś. Ludzie by cię pozabijali. Pozabijali by cię. Jajo. Czemu go zabijali? Na pewno. Jak ulubionego youtubera byś. Nie miałby kto budować. No. Musieli siedzieć po 10 godzin na od zera i próbować coś zbudować. Ale by pewnie teren robił dalej. Dobra, ja dobra, jest git. Jest tego? Jest git, ale nie wydał. Wyświetlonka lecą. Prawo coś. Nie szkodzi. Bo ja po sąsiedku jeszcze raz opublikowałem. Chyba trzeba szukać roboty. Szukać roboty. Ja! Chcę szukać roboty.
Boże. Nie patrz, mordeczko, chodź wszystko w porządku. Ułoży się. Ty jesteś w porządku, także wie. Masz robotę. No tak, i co szuka pracy? Jo. Zdaję, że znowu. To dwa razy. Dosyć ładnie. Proszę Państwa, zaraz jadę talerzować. Się pytali? A to jeszcze chwilkę. Jeszcze tak zadałem. No nie zebrał ci tam jeszcze. Tam zacznij od lasu talerzować. Tam gdzie te drzewa takie wysokie już porosły. 100 metrów mają. Tam to już chyba trzeba rypnąć jakąś łóżkę z tego. Ale w Rosji to w ogóle są. Nie, no co ty, przecież że sezon dopiero, nie minął cały. Po półtora sezonu gdzieś one wyrastają. Następną wiosenkę. No tak, ale co półtora sezonu mają jakby fazę. Nie, fazę, no. Kręca im się faza. No, są cztery fazy chyba rośnięcia. No to akurat wychodzi. Dobrze, no. Cztery razy półtora to jest sześć. Dobrze, nie szkodzi, nie ma problemu. Możesz podjechać jutro. Dobra, w tamtą stronę odstawiam siewnik i zmienimy się. Jeszcze jeden może kursik zrobisz, nie biegę za mną w tym czasie. Ja tu akurat będę miał zebrane to swoje. No i git. Będzie I będę sobie patrzył, a Bronek będzie zbierał. Będzie można już tam ładnie sobie zrobić, tak. Nie wiem. Ale tam mordę zawijasz ładnie. Zbieraj tam, a nie się patrzysz. Zbieram. No i tak ładnie będziecie mieli pozbierane dzisiaj, i tak. To co było zrobione, może zbierzecie. Ja sam na odcinku skosiłem wszystko prawie. Ja zbierzemy do końca. No i na to mało co zostało. Ja teraz zaraz kończę swoje i przyjadę do ciebie, zbieram to w tobie. Tamten cypelek wykosić, aby zostało. Jak przyjedziesz tu jeszcze pomóc, to po jednej przyczepię i pełno. No ja tutaj... I pusto. I znaczy się będzie wybrane. Ja tutaj u siebie... No muszę niestety jeszcze przyjechać na jedną, w jedną i w drugą. Myślałem, że ty byś chciał teraz może zrobić obornik podejmujący pod talerze, no dobra, nieważne. Nie wiem, trzeba. Zrobimy pod się obornik, żeby się zapychał siewnik. Adam robił obornik, zawsze. Jakąś nogę krowy, żeby wciągło czy coś. Obornik orkę bym zrobił, ale nie będę podsumował ci tu akcji, przecież taki chcemy. Teraz to za późno, nie mam pługa ośmioskubowego obracanego. O, dzień dobry, to podjechaj, czy zmieniamy się, czy co? Kto? Jak uciekł, ja? O, jak go buje. Na biegazowni jedziesz? No, na razie do sklepu. Na fajnie. Zastaw oddać ten, trawę. Jo, trawę, zastaw. No tutaj jak przyjedziesz, to się wymienimy wtedy. Kim? No, Fenda sobie weźmiesz, a ja sobie wezmę Mercedesa. Może aha, i co? To ja pojadę, co ja pojadę robić? Mercedesem karabez jeździł, no. Możesz ten, zbierać dalej, albo tutaj no, to poradzisz, do końca. To zbierze przecież. No, ja na pewno. A ty będziesz siedział... Trochę zostanie do dosiania, tu może... Bo może skończę już te pole, dosieję do końca, żeby nie było. No, albo to Bronek dosieje. Też tak może być, nie? No, porób sobie coś innego. Będziesz robił całą akcję, jeden odcinek. Nagraj co Brączek, jak siejesz dalej za mną. No i wróć 50 twarzy Bronka. Brączka, będziemy to talerzować i przesiewać jeszcze raz, bo nie tą trawę zasiałem, pewnie trzeba. Inną odmianę wziąłem. Ale to by był piękny sezon. Ale to by pięknie lucerna wyglądała. Aha. Ludzka jak ta sza. Na kieszonkach. Oho. Lucek jest w porządku. On jest w porządku. O, tu jakaś grażynka jedzie na nas chyba. Kosiarka to... postawiona w małym. Ale zobacz, dobrze, by jak taki mały daje radę. Musisz pamiętaj wyspy porobić takie. Bo ten, Buchrer tu stoi i stoi tu ten. I stoi tu mały dobrze, elektryk. Musisz poomijać. Jo, nie ma problemu, damy radę. Jak Bronkowi się ciągle rozwali, to go omijaliśmy w orce. A, no, Bronek machał na dziękuję. Na tej wyspie stał i nie mógł wychodzić do końca orki. Będzie kwarantannę miał. Ale co, mocno się zawiesili na bagażowni. A tam będzie trzeba będzie ubić jeszcze później, dobra, to później zrobię. Ja to już jest ubite prawie. Das bike! Ale są takie góry tam pewnie, że nie chcę patrzeć nawet. Nie! Tak na od zera pewnie. Nie, tu akurat naprawdę fajnie się ksiądz fajnie jest, no. Nie ma co na czekać, bo jest fajnie. Ja tam możesz na gospodarstwo rolne z Gierz przyjechać. Gdzie jest Brączek? Brączek? Nie mogę wysypać, to... No kurwa jest. Na biegazowni nie jest u mnie, stary. U mnie na bioga, sobie się. U mnie jest tam gdzieś na górach, stary, po prawej jeszcze bardziej. Od biegazowni w dół jest tam u mnie. To ty chory jesteś. No. Nagraj to. No nagrałem to przecież. Uciekł pewnie gdzieś. Nie chcę mi odbyć Mercedesa. Oddawaj Mercedesa. Nie.
A to przyjedź Fendem, ej, weź Fenda Tanas, jedź Fendem po talerzówkę i przyjedź na pole. Tak, ja wiem, ja tak zrobię, tylko muszę dosiąść jeszcze do końca, żeby nie został, że dwa przyjazdy zostały. No bronę chciał siedzieć, no. Trzy. No. Żeby teraz będzie siewnik specjalnie poczepiał i jeździł. Siedaj, że po siebie to starczy, już więcej nie rób odcinka. Bronuś chce zrobić talerzowanie. O ty, nie ma opcji takiej. Nie ma możliwości, 3 godziny odcinka dzisiaj wyjdzie, ale muszę podróżować, tak? Chociaż talerzówkę wpuść, zobaczy i talerze i do mnie. Nie, koniec odcinka. Postawcie łapkę w górę, jak się spodobało. Na razie, trzymajcie się. Ja mam 20 minut ogólnie. Czemu? Bo też jakiś pajac jechał, trzeba wjechać we mnie. Tu tym niebieskim samochodem, sąsiad to chyba z góry jest. Ulta jakiś. Dobra, to jest ta sąsiadka. To jest ta sąsiadka, co wszystkim daje. Pamiętaj, żeby wcepki To Adamowi odmówiła, dobra. Tak, to jest ta, co Adamowi odmówiła, no. Pamiętaj, żeby wcepki to porobić, bo tu buchry stoi i ten jo, mały, nie? Słyszałem już, no. W kontakcie będziemy jak coś. Dobra. To ja jadę po talerzówkę wtedy. I później się wymienimy. No. Hamuluj. Kiedy później? No, za chwilę pojadę po talerzówkę, podjadę. Dopytam, co tam u nich słychać. O, przepraszam, tutaj rozsiewacz nawozów rozsypująco wożących przyjechałem, ale nic się nie stało przecież. Jest w porządku. Ja. Koguta włączył, ale nie mam. Kur, nie mamy, to też nie wezmę. Żadnego to wiem. Chcę radzić jakoś. Krowy wszystko mają? Nie było przewijania teraz, nie? Nie. A. Czy się ocieliły, 8 zdechło, ale nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Ej, talerzówki zapomniałeś. Przecież jadę pociąg. A co, ty jesteś papierosy tu? Papierosy mam, piwo mam, o kurwa. Dawaj, tylko, dawaj się wymieniamy. Oddaj to. Ucieknij mi. Jadę talerzować na razie. Jadę talerzować. O, właśnie odcinek też na 3-4. Halo, halo. Może lepiej będzie ci robota szła, co? O. Zbierzesz już sam wszystko? Proszę bardzo. Nie wiem. A gdzie masz jeszcze do zebrania w ogóle? Ale idzie. Na polu. Ale idzie szatan. Mogę się umieć chociaż. Zbierzesz, dobra. A ja mam 80% już. Chyba jesteś nienormalny jakiś. Jesteście pijani. Po co tyle? Nie żartuję. To weź zbie... no to... Dobra, jebać. Ja. Nie było słychać, nie? Było. Hamulce rzuciły. Czemu nie zbierasz już? Bo tu zostało jeszcze. Dobra, to będę ci biorę. Ruszę tutaj? Tutaj bierzemy sobie tu lżówkę. 4,5 metra. Autos. Ej, Fendt chyba trochę lepiej idzie z tym. Amazonka. Zobaczymy, jak to będzie szło nam tu. Ej, paliwo mi się skończyło chyba. Boże, ja kupiłem zamiast wypożyczyć, panowie. Ja. Dobra, chuj. Nowy nabytek. Nie mówię, co tyle pieniędzy zabrało za wypożyczenie, ty! Dobra. Nie szkodzi, mordeczko. Najwyżej cztery odcinki nic nie kupisz już. On pewnie to specjalnie chciał zrobić, żeby on mógł kupić. Jo, dobrze, dobrze, kupuj, mordo, nie masz czasu. Ale gorzej, jak ona będzie gówniana. Nie, na pewno. Nie, to się sprzeda. Na jeden dzień można użytkować na mod season. Jo. No czas nie sobie za to godzinę płacić, panowie. A ja mówię, co tak pieniędzy zabrało dużo? Mówię, coś tu jest nie tak. To co pełne koryta zwierzętom? Jasny, gwint, wszystko mają. O! Boże, dlaczego one mają pełne TMR, siano, kiszonkę i trawę w każdą z tych? Nie wiem. Teraz ogarnią. Teraz ogarnią! Ja nic ją ogarniałem. Sorry, to jest szok. Dobra, lecimy sobie łot tej a strony. A siano od początku nic nie było, jakoś nie. No bo one jak mają TMR, to najpierw TMR zżerają. Ale siana z wiatry nie było do myślenia TMR-u. Nie wiem, może mam przy... Ale siana jest na 32 sezony chyba jeszcze. No to mówię. W wyliczeniach moich. Oj, dawać małego ciągnika jakiegoś, bój się, chodź. Albo ty, chodź. A co byś robił? Jadę krową trochę ogarnę, woda. O Boże, ale tam idzie. Robisz GPS-a jak coś. Taka tam, gówno, gdzie to jest? Gdzie ty jesteś? Z drugiej strony jestem. Gdzie jesteś z drugiej? Tu?
Mordo, u ciebie ona też tak przerywa, nie? Troszeczkę. O ja pierdolę. W środku jechałem, nie widziałem, mordo, wiesz? O kurwa, ty nie miałeś jej na posąsiedzku czasami i ty nie na sąsiadek i ty jej nie wywaliłeś przez to? Właśnie nie wiem, czy to była ta, czy to była inna. O kurwa. Ronek, padaj. Padaj na lagi serwerowe. Ale dojebany nowy zabytek. Pokaż w tą stronę. Weź ją do ciąży. No ale bez przesady nie będzie. Ja przerwała jak coś już. Ja, ona chyba była na tych. Patrz, jak opuści niżej, to jest git, a patrz. Niech aby podniesie ten tył w tym. Nie, pewno. Ja myślałem, że sprawdziłeś, mordeczko. A ty jak ją sprawdzałeś, to ci nie przerwała? Nie jeździłem po łące, wiesz? A. Szkoda. Ja. Ona jest zajebista, nie? Co to jest? Za ulep jakiś. Czekaj, co są jeszcze za talerzówki? A to jest Mothaba, czaisz, że to jest Mothaba? No wiem, ale to jest ty, to jest druga seria, bo teraz mi się przypomniało, że ty kuźwa ją miałeś na tym. A tutaj w ogóle nie robi, pa. Ty później wymieniłeś ją na ten. Okay. Ty później wymieniłeś ją na tego. Muszę do Matthew napisać, bo to jest jego chyba. Ale fajnie. Ty chyba ją wymieniałeś na tym. Na sąsiadach wymieniałeś ją jeszcze raz. Na większą. Bo ty chyba też jeden odcinek tylko miałeś, a ona jest naprawdę śliczna na polską wieś, kurde. Ej, Bysier to wątpię, że pójdzie z tym. Sprawdzimy, może podnośnik tam coś szwankuje w tamtym. No ale chłopie, jak zaciągnie, to aż Bysierowi koła stają. Jednak nie chcę jak coś. To jedź oddaj. Jedź oddaj, szukamy już jak kurewskie nabytki. Weź od razu na harcha i na sklep. Kurwi syny. Tu ja burcherem jadę, dobra. Olej się wymiesza. Kurwa, taka w strefie ładna ona. Masakra. Dobrze, taki ładny agromasz jeszcze jesteś. Boże, znowu agromasz? Nie. Nie. On jest pięciometrowy. Ale on wyszedł. Ty. Krucia fuchs, no. No, ale mi się wydaje, że to przez koła ogólnie. A przecież jej koła się do góry podnoszą. Góry, no. No właśnie. Właśnie. Poprułem monitor, ty biedny. Jaka talerzówka fajna, no. Mówiłem, że brączysz potalerzował. Po co, żeś się rwał? Ale talerzował fajnie. Na początku odcinka to jeszcze git był, chcę przerwał, bo już to jest coś innego, ale... Może przerwę? Nie, podłączyć mi nad... Wypożycz tą, pięciometrową. Nie. No. Agromaszu. Agromasza nie wiesz. No nie ma innej. No tu masz katrosa 6-metrowego, 180 koni ma. No 180 koni, no tak to takiego. Dobra, mam Mercedesem. Nie zdechnie najwyżej po tym sezonie. Ale ej, jest punkt 4 metrów. Ile koni? Właśnie 5000, panowie, nic nie tracimy, kurwa, zrobiliśmy te kawałek kola. No on jest jebnięty, ten drugi kun, ja nie wiem czemu. To co bierzemy? Ale kurwiszan to jest ten drugi kun 4-metrowy. No weź tam kogo katrosa, no. Weź tą pierwszą, Big TT, 320 koni. Ja właśnie nie wiem, tam jest talerz większy od koła w Mercedesie chyba, nie? Weź tego, weź ją, ty zobaczymy, czy to pójdzie. A 320 koni, chłopie, no gdzie jest ona, ona się zakupuje po ramę, dlatego ona tak ciężko idzie. To co mam wziąć? Katrosa. Agromasza, no? Katrosa, nie, no. Agromasza wypożyczyć. Katros nie da rady. Katros dawaj, jest, na równym pójdzie. Dobra, dobra, bierz Amazonka, czekaj, bym kupił. Resetnę ci, a nie resetować nic, dobra, dobra. Nie, trzeba, wypożyczyłem jeszcze coś. No jak? O, nie da rady? No nie wiem, czy nie zerwie podnosika. Chłopie, są takie ramiona porządne jak... On turbinę ma. Jak miniaturkę będziesz robił, to... Ej, gdzie wy jesteście, pan Jezu, przepraszam. O kurwa, przepraszam! Resetuję. Ej, daj kierownikami. Ja dole, daj kierownikami. To... Przepraszam! Daj kierownikami. Ja sam. Ja resetuję tutaj go. Merca. Przepraszam. A ty obciążnik. Ja bez obciążnika. Co bez obciążnika? Jest już. No wrzuć go tu ładnie, tak. Daj stench farmera. Oddy traktor. Już jest jak coś. Ale ujebany obciążnik. Tak ja ci poszedł, żebyś nie musiał mordę plecować. Przy dupce. Jak chcesz, to ci ją zaniosę, a bo wiem, Polu spróbuję już, co pociągnąć. Ale wielgawica, nie? Poczekaj, mordo! Ja buszerem, byleby ją dowieźć!
Tak, jak ja olej spuszczę, ja olej spuszczę. I ja. Samolot leci! Patrz, poszła. Dobra, jedź mordą. Ja za samolotem nie no, przestań, wyjdź to. Czekaj, jakbym... Ja. Ja pierdolę, bo chłop idzie drogą. Ty na wstecznym da radę. Byleby do pola dojechać. Mordo, może jednak tego. Może jednak agromatu weźmiemy. No, ja przeniosę. Chodź, spróbujemy. Ja. Ja nie wiem, jak ją skręcać już. Ja. Dobra, Mordo. Ej, dobra, weź, nie. Agromasza, weź, no, agromasza, weź. Puść mnie. Ja. Ale leci sam. Ja może gruber chcesz, stara. Stara, nie. Mordo, nie w tę stronę, jak coś. Mordeczko, stój. Kurwa. Okej. Okay. Ej, mordeczko, może głębo. Ta nie da się tu za naprzód założyć tego traktora? Da się. Da się. Jakbyś mu wrąbał z 3 tony? Jakie 3 tony? Odczep tu. I podjedź, załóż mu ten. Wypożycz jakiś obciążnik. Ej, no, dawaj szybko, bierz obciążnik. No. Nie wiem, czy to widziałeś. Ile miał wymagane koni ten gruber, co ty miałeś pożyczony? O, przepraszam. Mój gruber? No. 140 chyba. To zobacz, weź sobie sklep, wejdź, nie? No. Weź sobie w grubery, w kultywatory. Ale ja zmieniałem jak coś tam, wiesz. Kultywatory na koniec jest 110 koni, a w głęboszach na koniec jest 250 koni. Uch, tak. Bo ja zmieniałem, no. Aha, co to za czary? Heee, zaraz kichnę. Na zdrowie. Sorry. Ile to ta nas? Dawaj, może być, dawaj. Czy trzy? Ale czego? Obojętnie, dwie. O Boże, co to? Masz. Nie mam kierownika, nie mogę wziąć. Ale co ty chcesz wziąć? A założyłeś tuza mu? No. To nie wygląda kurwa jak tuz. Zaraz się pojawi pewnie. Zaraz się pojawi! Ale on miał już tuza założone, co wy odwaliliście? Nie miał. A po twojej... Przecież na twoim odcinku był zakładany. Twojego odcinka nie przeżył. Safe. Ha. No właśnie, tak było. No ja przecież było. Boże! Mordo, co odczepiłeś kurwa ten tylny obciążnik? Odczepiłem go właśnie. Jakie masz te widelki założyliście? Ja! Boże, poplułem monitor stary cały już w ogóle. Ej, gdzie ta talerzówka tego? Tutaj stoi za winklem. Trudnego. Poplułem stary cały monitor. Nic jedzie? O Boże, nie hamuj. Ej, ale on przód siadł. Ej, czemu taki wielki? Ta, teraz może będzie szedł, ty, ze wszystkim. Teraz, chłopie, pa. O ja, zoba! Ale to będzie zestaw roku, nie? Chłopie, teraz na dworze będziesz ze wszystkim rąbany. Ej, ale czemu taki wielgach ten obciążnik kupiliście? No a chłopie, a inny by przecież nie poszedł. 2,5 tony musi być. Ale to jest to na 600. Co? No. Obciążnik. Piszę na nim. Gdzie? Na nim piszę. Ja bym... No dobrze, że ja 2,5 nie wziąłem, bo 2,5 chciałem. Mordo powoli, bo... Ej, łatwo się trzyma drogi. No. A nie ma 2,5 tony, tak jest 2,400. Pojedziemy sobie przez łąkę. Bo nie jak szatan tam będzie szedł. Jak nie jest opuszczona, to idzie jak diabeł. Tu oleja, oleju zaraz brak na rozłożenie. Ja, jeb. Patrzymy, ta też mi jaki robi, jeb dobry. Ja, a jak, i zobacz jak go buja, zajebiście. A zobacz jak idzie. Idzie ogólnie. 11 na godzinę, stary. No bo jest mega dociążony teraz. No jo. No chłopie, no przecież on praktycznie w glebie to on robi jak głęboszem kołami. Ale choć ciekawe. Ale teraz... buja zarobiliście go! Ciekawe jak będziesz szedł w ogóle samozbierającą teraz jak masz przodu. Zoba! Ale ten obciążnik za zdjęła, trzeba inny znaleźć. No jo, no inny. Nie pójdzie no, ta na samozbierającą, bo to musi być maszyna zawieszana. Zoba, z tyłu, bo zoba jakie ramiona ma te. Jakbym nie utrzymałby takiego obciążnika nawet. Na tej przedniej, na tym tuzie. Dobrze jest. Ale lewica, nie? Harpidrut, nie? Zrób na GPS-ie to przejazd, może ten nowy, popraw go. Ale ładny zestaw. Ten, ej, ten co był przerywany przejazd, to był na GPS-ie robiony? Nie, nie. Jakiś krzywy ten twój GPS chyba. Zrób tu taki ładny na GPS-ie. Cześć, zobaczymy gdzie, jak mi wyjdzie GPS. Tak, to nie, tak, teraz nie. Zaraz to wyjdzie gdzieś nie wiadomo gdzie, trzeba obok chyba jeszcze. Jeden przejazd. Nie no, co ty kurwa robisz? No żeby wyszedł normalnie. Co? To, ja? No? Żeby, no na GPS-ie chcesz? No? No to patrzę, bym czekał tam gdzieś, wyjdzie mi czekaj. A ile masz GPS-a, na ile stopni? Wyjdzie mi tu, o, a, tu gdzieś. Dobra, może. Ile masz stopni w GPS-ie, daj. Oddaj to.
Zabrał mi, pojechał. Oddaj to hultaju. Dobrze, ustawił ci GPS-a. No to też ale miałem. Po pizdzie wyjdzie. Za daleko chyba. Dobra, to wykręcisz tu rogana takiego. Nie. Ale idzie na mnie. Nie, dobra, idzie idealnie, jedź tam. Jadę. 13, chłopie. Talerze się aż odkręcają. Dobra. Ale jak nie buja fajnie. No teraz jo. No to no, jest buja, to jest sok. Musimy ten obciążnik tutaj założyć inny. Ale idzie na róg, nie sam. Bo tamten obciążnik oryginalny miał 350 kg chyba. To co pamiętam, co tam pisało. Nie umywa nawet. Amortyzatory do wymiany chyba są. Chyba za bardzo wyszło, co? Nie, no... Dobra. Ale żeś kaszalota zrobił, nie? Mogę na prosto, jak chcesz. Nie. Nie! Ale jest zajebisty zestaw, nie? Tu się trawą zrobi to. O! Jak ale buja. Ale chłopie, jak ty, jak zarąbiście tym buja. Ja chcę ze środka. Chłopie, wreszcie ten ciągnik do czegoś się nadał, nie? O. Na zawijkę, on na chłopie. Talerze po ukryńca zaraz. Mijaka zrobił. Dobra tam. Nie patrz na to. To jest w porządku. O. A gdzie tam ta talerzówka? Jaka? Ja idę po drugi traktor, a będę za tą zgrabiarką jeździł. O, nie chcę na tym. Na tym pomacie nie chcę jechać dalej. Ale zobacz jak idzie, 6 metrów człowieku. Zobacz co się dzieje. Będzie się garnąć. Zaraz ci dam. Co, widziałeś ile pola już mamy zrobionego, można siać już. Stary, 6 metrów to 6 metrów. Daj się garnąć. Daj się garnąć! Nie idę siewnika szukać już na następny odcinek. Weź też jakiś 10-metrowy, tylko z dużym obciągnikiem. Jo, to obciągnik był większy. Elo, no nic, elo. Będziemy musieli znaleźć sobie jakąś inną toczówkę i tyle. Czemu? To jest super. Nie, no gdzie? Już na zapas będzie. Na koniec serii zostanie. Agrolist, już mam talerzówkę znalezione, 5-metrowa. Polską serię na Alpy będziemy. Polską ma tą talerzówkę. Polską serię na Alpy, no. Talek, z Taleksu weź coś znajdziesz. Tego, czekaj, jak to się nazywało? Jak to się nazywało? Jak o, z Lemtecha właśnie wziąć. Nie, bo to za dużo trzeba będzie pić. To pić sprzęt, tak? Ale zobacz, co się dzieje. Wiatr nie wie, jaki się chwieje, zależowane jest na elegancko. Można podnieść już, bo tu nie trzeba. O, tutaj troszkę trzeba jeszcze. Ale pole będzie ładne teraz tutaj zrobione. Jak ta leżówka nie będzie gubiła, to będzie w porządku wszystko. Jak zacznie gubić, to będzie mnie ciekawie. No. Ale ta idzie, nie? Jak diabeł. Kasmański. Dobra. Ile godziny... na koni ma zapotrzebowanie? Nie wiem. 17 na godzinę w tę stronę teraz szłem. Tam 180 siedzi jak nic koni. A teraz 180 tam, hamulec, pa. Chłop, jak jeszcze zrywa byś zrobił, by zaczął palić kapcia tu na trawie, to w ogóle, nie? A zobacz, 10 na godzinę, chłopie, skręcam cepa, 9. Urywasz, stary, cześć, wszystko. O to chodzi. Jeszcze nie nasze. Wrączek chyba ma karę i dostał, tutaj stoi na boku. Nie? Nie. Szybcie, ja jadę, jadę zagarnąć trochę tego za tobą. Ja kamienie, nowa maszyna do kamieni, zagarnia na środek. O Boże. Bolek, zbieraj za mną. Broczek, zobacz to. Co? Co Bolek robi, co? Kamienie zbiera. A ty się śmiejesz, wiesz jakby to przerydlowało no ziemię? No jo, ja wiem o tym przecież. Tylko kurwa gorzej jakby jakieś większe były. Jakby głaz jakiś wyskoczył. A jakby prawie takie to... małe, to chłopie. I no kopaczkę no później bierzesz i gitara. No zobacz. Ziemia zleci i kamienie z tyłu w taki ten. Na minimapce. Łyżką, łyżką, a no, a później stary jeździ z łyżką, no z tyłu jedzi z łyżką, z ciągnikiem. Będziemy kończyć odcinek od wina, aby... Też to pojeździć sobie... To godzinny robić, nie? Nie no, dzień. 40 minut mam już. Na razie wtedy. Godzinny robić, nie, na razie. Czemu to się nie składa? Chcesz się przejechać? Ale to wygląda. Jaki bysior, nie? Dobra, ej, mordy. Co się stało? Nie, nic, nic. Nie składa się z grabiarka. Myślę, że w tym odcineczku na tyle, jak odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Następny, podajcie dobrym czusie. I do następnego odcineczku. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Cześć.